Cześć, witamy na łowisku Pstrążna. To już drugi rok z rzędu, jak całą ekipą Project Polska możemy spotkać tutaj na łowisku na rozpoczęcie sezonu. W imieniu właścicieli łowiska Pstrążna mamy do przekazania dla Was kilka istotnych informacji, w tym jedną niespodziankę. Jak zapewne wielu z Was wie, łowisko Pstrążna jest jednym z najstarszych łowisk komercyjnych w Polsce i w tym roku akurat przypada 20-lecie istnienia tego łowiska. W związku z tym od maja tego roku łowisko będzie miało dwa zbiorniki, z których będziecie mogli korzystać. Jeden zbiornik to standardowo łowisko Pstrążna, które mieliście do tej pory. Natomiast drugi zbiornik będzie to Pstrążna Wyspa. Drugi zbiornik na Pstrążnej, który jest dziki, totalnie dziki. Nie wiemy dokładnie, co tam się znajduje, jakie ryby tam pływają. Na pewno jest ich sporo. Zbiornik bardzo trudny technicznie, w stylu angielskim, zarośnięty, z wyspami, otoczony lasem, także zupełnie inny klimat niż klimat tutaj na samym łowisku, z którego do tej pory wszyscy korzystali. Jak sami widzicie, łowisko jest bardzo dzikie. Są wyspy, są trzcinowiska. Hektarowo, tak na moje oko, to jest około 2, może 2,5 hektara. Otoczona z las. Jest tu cisza, spokój. Z pewnością w wodzie czają się ładne ryby. Zresztą sami właściciele łowiska potwierdzają, że jest tu sporo dorodnej ryby, dużej. Serdecznie zachęcam i polecam, bo jest to naprawdę fajne łowisko, przede wszystkim dla osób, które oczekują jakiegoś wyzwania wędkarskiego. Łowisko startuje od maja, natomiast wszystkie informacje dotyczące samego łowiska będziecie mogli Państwo dowiedzieć się od właścicieli.